Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. ProLight & Sound 2017, stanowisko firmy Adamson, a z nami oczywiście piękna Dominika, jak zwykle. Ja tutaj chyba nic więcej wam nie powiem, bo to ona jest specjalistką od tego produktu i już za chwilę oddam jej mikrofon, aby opowiedziała nam o najnowszym produkcie firmy Adamson. I tutaj nawet produkt się sam rozebrał, żeby się pokazać, z czego jest stworzony, ale dokładny opis w rękach i w ustach Dominiki, przekazuję więc mikrofon. Cześć. Premiery na stoisku Adamsona na targach ProLight & Sound 2017 to przede wszystkim system IS, czyli instalacyjna wersja systemu S. W tym momencie wersja kompaktowa, 7-calowe woofery, moduły szerokopasmowe IS-7, moduł niskotonowy IS-118. Dwa drivery 7-calowe, jeden driver 18-calowy skierowany frontalnie. Co jest ciekawe, grill mamy po dwóch stronach subwoofera. System jest stricte instalacyjny, więc rozwiązania są również stricte instalacyjne. Żeby było elegancko zrobić kardioidę, nie możemy świecić tyłem basu w widownię, także kardioida jest zupełnie niewidoczna. Moduły szerokopasmowe mogą być zamówione w wersji z terminalem śrubowym, czyli oszczędzamy sobie na złączach, oszczędzamy sobie też na plątaninie kabli z tyłu. Dedykowany procesing oczywiście Lake, przy czym możemy tutaj zastosować wzmacniacze serii D, Lab Group seria D, D40, 80, 120. Na razie dwa produkty w tej serii. Jeden akcesorium montażowe, jakie mamy do tej liniówki, to rama montażowa. Taka sama do szerokopasmowych, jak do niskotonowych. Druga premiera, seria S. Moduł szerokopasmowy S10 z rozszerzeniem N, czyli węższa dyspersja horyzontalna, wynosi ona 80 stopni. Poza tym parametrem system nie różni się niczym od starszej siostry S10. Rozumiemy, więc i tym razem Adamson na targach nas nie zawiódł, zaprezentował coś nowego, tym razem wersja instalacyjna, ponieważ produkty tej firmy są już wam znane, ponieważ mówiliśmy o nich troszeczkę wcześniej, więc o samej jakości już żeśmy wcześniej wspominali i o różnych możliwościach przede wszystkim tego produktu. Dla portalu nagłośnieniowego z targów we Frankfurcie Bolesław Szol i Dominika Zając, dziękuję bardzo.